A więc rzeczywiście dzisiaj jesteśmy świadkami bardzo wysokiego poziomu sportowo-pożarniczego, jaki tutaj prezentują nam strażacy powiatu puckiego. Panie wójcie, dzisiaj już 9. edycja zawodów pożarniczych, również gmina Puck. Tak, jesteśmy potęgą, jeżeli chodzi o ochotnicze straże pożarne. W gminie Puck działa 15 jednostek ochotniczych straży pożarnych, ale drużyn, które działają, i młodzieżowe, i dorosłych, na gminnych zawodach w Swarzewie w tym roku było aż 24. Dzisiaj w zawodach powiatowych startują 4 męskie drużyny i 2 dziewczęce drużyny. Także myślę, że Swarzewo albo któraś z drużyn gminy Puck zdobędzie wysoką lokatę w tych zawodach. Ale jak pan ocenia ochronę przeciwpożarową, nasze ochotnicze straże pożarne przygotowane do pełnienia służby? Staramy się wspomagać finansowo i organizacyjnie i mamy bardzo dobrych strażaków, bardzo dobre jednostki ochotniczych straży pożarnych, i ten rok bardzo wrażliwy na pożary, wysoka temperatura, susza i bardzo duża ilość pożarów pokazał, że nasze jednostki ochotniczych straży pożarnych sprawdziły się w 100%. Dziękuję ślicznie. Za chwilę w akcji zobaczymy strażaków z Gnieżdżewa, którzy na tegorocznych gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Swarzewie uzyskali najlepszy rezultat, ale w ćwiczeniu bojowym 39,2 sekundy. Natomiast tutaj mamy tor przeszkód, jest to inna konkurencja. Przypominam. Na starcie 7 w kolejności startu, 6 jednostek, 4 jednostki poniżej 5 minut. Bardzo wysoki punkt. Jest ogromna szansa. Panie ministrze, dzisiaj 9. edycja już zawodów pożarniczych na terenie powiatu puckiego. Jak pan ocenia ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu puckiego? Jestem bardzo zadowolony, dlatego że straże pożarne to potęga na terenie powiatu, nie tylko na terenie powiatu puckiego, ale w Polsce. Ja dodatkowo też chcę powiedzieć i pochwalić się, jestem honorowym członkiem ochotniczej straży pożarnej w Żarnowcu w gminie Krokowa i dlatego sprawy strażackie są mi bardzo bliskie. Ale też ta 9. edycja pokazuje, że strażacy nie tylko zajmują się ratowaniem ludzi i mienia, ale także konkurują w sportowej rywalizacji. I to jest piękne, to też zbliża, to pokazuje te emocje pozytywne, to pokazuje to, że ludzie walczą. I oczywiście w tej szlachetnej rywalizacji z pewnością wygra najlepsze, czego szczerze gratuluję. Natomiast to jest świetna impreza, która promuje przede wszystkim straże pożarne, dorobek sportowy, a równocześnie też daje poczucie radości i satysfakcji z tego, co robią strażacy dla nas, a my dla nich, więc będę wspierał strażaków z całych moich sił. Dziękuję. Dziękuję. Przypominam, jak na razie najlepszy rezultat cały czas na Warzewo 57,6 sekundy, w miejscu Karlikowo 58 i na trzecim Strzelno 58,9. To są 3 najlepsze rezultaty na torze przeszkód. Póki co startuje Wierzchucino, gmina Krokowa. Rezultat, o ile nie będzie karnych, to wtedy Wierzchucino będzie należało do ścisłej czołówki.
po pierwszej konkurencji. Zobaczymy. No w tej chwili jesteśmy po pierwszej już edycji. Dobra, a więc pierwszym etapie już przygotowujemy się do bojówki. Myślę, że jak zawsze wszystko odbywa się w sportowej rywalizacji, zwyciężą najlepsi. Ochrona przeciwpożarowa na jest bardzo ważna, istotna. A to czerwony numer 2. Oczywiście. Wiadomo, że dzisiaj bez Ochotniczej Straży Pożarnej nie odbywa się nic. Biorą udział we wszystkich zdarzeniach, jakie mają miejsce na terenie powiatu, nie tylko. W związku z powyższym, czy to jest wypadek, jakieś zdarzenie losowe, pożar, zagrożenie ekologiczne, wszędzie mamy strażaków, którzy są w tej chwili, są to ludzie bardzo, bardzo dobrze wykształceni, bardzo dobrze przygotowani do wykonywania swoich zadań. Oczywiście odbywają się szkolenia corocznie i zarówno w tej ochronie przedmedycznej, w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, jak również oczywiście w gaszeniu pożarów, czy zwalczaniu tych skutków, czy kolizji, kraks jakichkolwiek, czy zagrożeń ekologicznych. Tak? Też chcielibyśmy wiedzieć, że chyba takie zawody jak te, które odbywają się tutaj na płycie stadionu, to też również szkolenie, ale też takie przygotowanie do też właśnie takich działań ratowniczych, o których Pani wspomina. Oczywiście, to dzisiaj jest taki sprawdzian, tak? Sprawdzian to, co rzeczywiście ci ochotnicy potrafią. Nie jest to dzisiaj na niebie sportowej. Tak, sportowej. Nie jest to w zdarzeniu takim aktualnym, ale oni się po prostu doskonale w swoich zadaniach. Mamy rewelacyjną wiadomość. Wierzch Hucino wychodzi zdecydowanie na prowadzenie. Równe 56 sekund. Aż o 1,6 sekundy jest lepszy od drugiej drużyny z Warzewa. Na miejscu trzecim Karlikowo 58,2 i na miejscu czwartym Strzelno 58,9. To są jak na razie cztery najlepsze jednostki po starcie dziewięciu. Ostatnich powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych zajęły pierwsze miejsce w Sowieciecach. Był to rezultat ogólnie 122,8. W ćwiczeniu bojowym 49,7. Przypominam dzisiaj wyzwanie lepsze rezultat 42. Jak oceniacie swój bieg? Słabo. Słabo? Ale bardzo szybko biegłyście. No ale to nie jest bieg. Ale chyba liczycie na dobry wynik, co? No podium na pewno. Bo są trzy drużyny. Panie aspirancie, to jest to, co chciałeś mam nadzieję, gotowy do wykonania ćwiczenia bojowego. Dziękuję. Stanowisko wodne przy zbiorniku rozdzielać na wysokości dwóch odcinków 275. Linie gaśnicze z dwóch odcinków 252. Rota pierwsza, obrócenie złamanie tarczy. Rota druga, przewrócenie pochodu. No i niestety status tył rozejście. Poczekajcie chwilę, aż oni wody doleją. Dobra? Ale łącznie Strzelno wygrywa z rezultatem 107,8 sekundy. Przypominam, Karlikowa na miejscu drugim. Ale jak ja mówię, że pierwszy, to nie wierzą. Nie na wyjściu. Dziękujecie, przecież to mierzy w czas. Drużyn żeńskich mamy już za sobą. Powiedz, ciężko było? Bardzo. Tak? Długo się przygotowywaliście? Tak. Jak długo? A więc należą do ścisłych czułów. Miesiąc czasu, ale warto było. Ale jesteście jedną z nielicznych drużyn na terenie gminy Puck, która jest dziecięcą drużyną. Sytuacji. Co was skłoniło do pełnienia służby w Ochotniczych Strażach Pożarnych? Ta konkurencja zapał. Jest zapał. A czy takie zawody też są dla was czymś ważnym? To jest bardzo ciekawe.
i nie ma drużyna OSP Karlikowo.